Cześć, witam Was w kolejnym odcinku. Dzisiaj przyszła pora na pierwsze wrażenia z użytkowania Samsunga Galaxy Note 10.1 edycja 2014. No i oczywiście na pierwszy ogień pójdzie obudowa, czyli to, co najwięcej Samsungowi się zarzuca, czyli wykonanie z plastiku. No i oczywiście tutaj mamy tą imitację skóry i muszę powiedzieć, że jest to naprawdę bardzo miły materiał w dotyku i nie brudzi się zupełnie, więc naprawdę jest to całkiem fajny materiał. Przód też jest, no oczywiście będzie się palcował, to wiadomo, jeśli nie mam jakiejś folii, ale to wystarczy przetarcie po prostu i nie ma problemu. Najgorsza jest po prostu ta ramka dookoła tego, bo ona jest po prostu tandetna i trochę tam, no można powiedzieć, niefajnie to wygląda. Ale samo urządzenie oczywiście przy jakichś tam naciskach czy próbie wyginania jakby oczywiście nie trzeszczy, więc wszystko jest spasowane jak należy. Dobra, przechodzę do samego systemu. Oczywiście mamy tutaj TouchWiza. Wiele osób go nienawidzi, ale powiem Wam, że w tabletach mi on jak najbardziej przypadł do gustu i całkiem mi się to wszystko podoba. Najgorszym elementem oczywiście TouchWiza na Note 10.1 jest ten pasek, który z niezrozumiałych mi przyczyn jest na cały ekran rozszerzony, a nie powinno tak być, bo po prostu za dużo miejsca on zajmuje. Powinno być tak wyśrodkowane mniej więcej, tak jak jest w nowych Note'ach Pro. Ale ogólnie sama funkcjonalność i przede wszystkim spodobał mi się tu rysik oczywiście S Pen, który ma masę ciekawych funkcjonalności i naprawdę ten film byłby trwał chyba z pół godziny, gdybym to wszystko chciał Wam pokazać, ale oczywiście no, sama obsługa jest świetna, ale mam zastrzeżenie, bo jak pewnie wiecie albo nie wiecie, kiedyś posiadałem Note'a pierwszej generacji, czyli ten taki pierwszy phablet. No i tamten rysik S Pen jakoś tak milej chodził po tym ekranie. Tutaj mam takie wrażenie takie jakby gumki do ścierania i trochę ciężko on chodzi. I to mi się na pewno nie podoba. Ale ogólnie właśnie tak jak powiedziałem, sama funkcjonalność tego rysika, czy te gesty AirView, czy inne typu rzeczy, naprawdę jest fajne. Kolejna rzecz bardzo ciekawa to jest oczywiście multi-window. Możemy sobie odpalić na przykład aplikację do Twittera, potem możemy sobie odpalić, nie wiem, dajmy na to przeglądarkę internetową w drugim oknie i to naprawdę wygląda super i super się pracuje. Oczywiście sama nakładka posiada lekkie zgrzyty i to już zauważyłem po pierwszym uruchomieniu, ale nie powiedziałbym, że one są one tak irytujące jak na przykład w Samsungu Galaxy S3, który jak pewnie wiecie strasznie lagował. Tutaj naprawdę działa to całkiem płynnie, ale zarządzanie pamięcią RAM pozostawia wiele do życzenia, ponieważ mamy tutaj RAMu dostępne około 2,35 GB i jak możecie zobaczyć, to mam zajęte 1,8 prawie, więc to jest naprawdę zdecydowanie za dużo i po prostu przez to, że ta nakładka jest przeładowana masą funkcji i powiem Wam, że połowa z nich nie działa dobrze, jak na przykład to odwracanie się i wtedy film się zatrzymuje, jest też taka funkcja i to nie działa dobrze. Więc połowa funkcji według mnie no nie jest po prostu na tyle dopracowana, żeby mogła być umieszczona właśnie w produkcie końcowym, a została jednak umieszczona. Ale tak czy tak naprawdę mi się to bardzo podoba. Kolejną fajną rzeczą jest oczywiście bateria, która no, trzyma całkiem fajnie i jak chyba po rozpakowaniu miałem tutaj 70% baterii, to teraz mam, jak możecie zobaczyć, na następny dzień po prawie 24 godzinach chyba od uruchomienia 33% i na ekranie zaraz Wam pokażę, ile miałem, 2 godziny 36 minut, czyli no taki przeciętny wynik, ale myślę, że spokojnie by dociągnął do tych lekko ponad 3 godzin. Oczywiście będę testował dalej tą baterię i wszystko Wam powiem w recenzji, ile maksymalnie wycisnąłem z tego tabletu. Kolejne rzeczy, jak się obawiałem, to było umiejscowienie przycisków funkcyjnych, czyli klawisz opcji i klawisz wstecz oraz klawisz home. I muszę Wam powiedzieć, że no bałem się, że to będzie niewygodne, ale akurat jak tak kciuki trzymamy, to oczywiście się spotykają w tym miejscu, więc nie jest to jakoś specjalnie uciążliwe. Fajne jest to, że oczywiście te przyciski opcji oraz wstecz reagują na rysik S Pen, więc to jest też bardzo, bardzo fajna rzecz.
No i myślę, że naprawdę tablet jest bardzo ciekawy, bardzo mi się podoba, ogólnie ekran też jest świetny, bo mamy tutaj rozdzielczość 2560x1600 pikseli. Może nie jest to super AMOLED, ale odwzorowanie kolorów i kąty widzenia są wprost cudowne i tutaj się nie ma do czego przyczepić. No i oczywiście ostrość, to naprawdę nie ma się do czego przyczepić, wszystko jest ostre i wygląda po prostu świetnie, tak więc czytanie artykułów na przykład na tym tablecie, czy przeglądanie internetu i stron, na których są jakby jakieś takie cienkie czcionki, też naprawdę wygląda świetnie, tak więc muszę Wam powiedzieć, że urządzenie naprawdę bardzo mi się spodobało. Jest jeszcze przede mną prawie 2 tygodnie testowania tego, więc naprawdę jestem bardzo zadowolony na chwilę obecną z tego urządzenia. No i myślę, że kolejnym tabletem, jaki bym chciał kupić, byłby właśnie tablet Samsunga. Ale okej, to były pierwsze wrażenia. Ogólne omówienie samego urządzenia oczywiście będzie w recenzji. Na pewno jeszcze się pojawi jakiś odcinek o wydajności, o testach syntetycznych, coś takiego. Tak więc serdecznie Was zapraszam oczywiście do subskrypcji mojego kanału, jeśli jesteście tu pierwszy raz. No i myślę, że w tym odcinku to było chyba na tyle. Oczywiście możecie poza YouTube'em mnie złapać na Facebooku oraz na Twitterze. Linki oczywiście są ogólnodostępne, tak więc serdecznie Was zapraszam. Tak więc dzisiaj to było chyba na tyle. Ja się z Wami żegnam. Pozdrawiam Was. Cześć.